Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. W końcu pojawiły się factsheety, co prawda nie w piątek, ale przejdźmy może od razu do maszyn, jakie w dniu dzisiejszym zostały nam zaprezentowane. Otóż na pierwszy ogień idzie Fendt 900 Vario. Jeżeli chodzi o moc, to jest to 296 koni, pojemność zbiornika paliwa 625 litrów, masa własna pojazdu 11,5 tony. Co do kwoty to 280 tysięcy euro, skrzynia CVT, prędkość maksymalna 60 km na godzinę. No i tutaj do tego Fenda, jak sobie doskonale to widzicie z tyłu, podpięty jest Waderstedt Rapid A800S. Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na moc, to jest to 240 koni, czyli zobaczcie, tam mamy moc ciągnika 296, tu mamy 240, czyli jest jeszcze spory zapas mocy. Jeżeli chodzi o jego wagę, masę własną, to jest to 7,7 tony, prędkość maksymalna robocza, z jaką się można poruszać, 18 km na godzinę, cena 159,5 tysiąca euro. Jeżeli chodzi o zbiornik, to jest to 3100 litrów i szerokość robocza 8 metrów. Na dole macie też wymienione uprawy, jakie możecie tym siewnikiem sobie zasiać. Ok, drugi w kolejności to Mack Superliner, ciężarówka o mocy 500 koni mechanicznych, zbiornik paliwa 400 litrów, masa własna ciężarówki 8,8 tony, cena 110 tysięcy euro, skrzynia manualna, co może być ciekawe, jeżeli podczepimy jakiś ciężki ładunek, prędkość maksymalna 80 km na godzinę. No i naczepa CST1550. Co ciekawe, podana jest tutaj objętość w metrach sześciennych, 43,8 metra sześciennego, masa 11,5 tony, masa własna, mówimy tutaj naczepy, tak? Natomiast masa, waga, jaką ta naczepa może przyjąć, to 34 tony. Trzeci factsheet, klasa już widzieliście, bo był on zapowiadany, jeżeli chodzi o jego premierę światową, to tutaj się to zbiegło też z zapowiedzią w grze. I mamy tutaj Triona 750-720, w zależności od tego, jaki model wybierzecie, jaka to będzie konfiguracja. 367 koni mechanicznych, pojemność zbiornika paliwa 800 litrów, pojemność zbiornika na ziarno 10,5 tysiąca litrów, cena 357 tysięcy euro, skrzynia CVT, prędkość 30 km na godzinę, masa własna 16,9 tony. I oczywiście tutaj są wymienione wszystkie możliwe uprawy w zależności od headera, bo zobaczcie, że jest różnica między tymi uprawami przy kombajnie oraz przy headerze ConvioFlex 1080. Header waży 2,8 tony, prędkość pracy robocza w przypadku tego headera to będzie 10 km na godzinę, cena 63,5 tysiąca euro, szerokość robocza 10,8, no i wymienione uprawy, które można będzie nimi kosić. Co do tekstury, którą tutaj widać, ta tekstura, która już zaścięła to wszystko, to tu jest ok, natomiast sama tekstura po przejechaniu, taka, która wygląda idealnie jak wrzątku, to co tutaj widzicie, no tak średnio, mogliby się tutaj postarać, chociaż po prostu ona mogłaby nie być jakaś super, że tak powiem, gęsta, ale mogliby chociaż no, z tej takiej idealnej linii zrezygnować i po prostu troszeczkę porozrzucać po prostu te resztki łody, które pozostają. No ale okej, wątpię, że to się jakoś tam zmieni, pewnie tak już zostanie. Suma summarum i tak pewnie będziemy z tyłu widzieli to, co już jest zasłane, więc no cóż, pewnie to się nie zmieni, trzeba będzie czekać, może moderzy coś wymyślą. No i ostatni dzisiaj factsheet. No tutaj jest marka K plus S, którą Wam wcześniej już zapowiadałem, tam jest osobny odcinek, jeżeli chodzi o tę markę, podrzucę Wam linka, jeżeli nie widzieliście w komentarzu. No i mamy tutaj patent Kali, pojemność 750 litrów, 1400 euro będzie to kosztowało i jest to nawóz w formie płynnej. Mamy Epso Top 6000 litrów, cena 9600 oraz Korn Kali 1000 litrów, cena 1820 i to jest forma sypka, jak widać. Zobaczcie, jaka jest rozbieżność gigantyczna w cenie 1400, 1820 i 9600. Ale to też zwróćcie uwagę, że wynika to też tak jakby z tej pojemności, bo tam mamy 750, tu mamy 1000, a tu mamy 6000, czyli gdybyśmy tam sobie wzięli powiedzmy razy 6, to też byśmy mieli dosyć sporą kwotę. Więc słuchajcie, to jest tak jakby jedna strona medalu, czyli te 4 factsheety w numeracji powiedzmy 1 do 4, które dzisiaj zostały ujawnione. To jest jedna strona medalu, druga strona medalu jest taka,
że na stronie powinny się też pojawić w zakładce info pewne dane, natomiast na razie jest informacja, że ma nastąpić to wkrótce. Mam taką cichą nadzieję, że no w piątek to nastąpi. Okej, ode mnie to byłoby na tyle. Cześć!